Szanowni Państwo, zapraszam na kolejny wykład. Tytuł wykładu: alergia i co dalej? Wiemy, że alergia to ciężka sprawa. Nie wiemy, co z tym zrobić. Mamy różne alergie. Profesor Frydrychowski obnaży ten temat na pewno. Przed nami, drodzy Państwo, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, wieloletni wykładowca oraz kierownik utworzonego przez siebie Zakładu Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Autor 5 patentów, za które był wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, oraz ponad 150 publikacji naukowych. Przed Państwem profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Frydrychowski. Wielkie brawa! Proszę. Słychać. Słychać? Tak. Więc proszę Państwa, mam dzisiaj mówić o alergii, ale zanim przejdę do właściwego tematu, to nie mogę się odnieść do pewnych sytuacji, które nas bezpośrednio dotyczą. Proszę Państwa, kodeks etyki lekarskiej, artykuł 2 mówi: największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza od przestrzegania tej zasady. A co się robi? Zupełnie coś innego. Ja, proszę Państwa, mam na jutro wezwanie do Gdańskiej Izby Lekarskiej, gdzie mam się wytłumaczyć, że podanie Demeson nie zabija ludzi, że witamina C nie wywołuje kamicy, tylko wręcz odwrotnie, można ją leczyć. No, i zacznie takie życie. Patrząc jeszcze, proszę Państwa, mam taką uwagę na ostatniego modnego wirusa, to ja podziwiam jego inteligencję. To jest coś genialnego, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, że ten wirus ma czujki, które wynajdują, że jeżeli mamy 1,5 metra, to on skacze i zaraża. A od 2 metrów nie. Mało tego, on atakuje nas na maskę i puchnie, i nie przejdzie przez tą maskę. Czy nie jest to coś fantastycznego? Proszę Państwa, dzisiaj wykłady rozpoczął dr Hadaś i między innymi zwraca uwagę na coś, co powoli w literaturze zaczyna się przebijać, mianowicie na psychikę, na to, żebyśmy byli radośni i żebyśmy się cieszyli. Ja, proszę Państwa, myślę, że powinniśmy zrobić coś tak. Żyj dziś, bo wczoraj już nie wróci, a jutro może nie nadejść. I myślę, że jest to bardzo, bardzo chyba mądre stwierdzenie. Jak Państwo byli na moich poprzednich wykładach, to Państwo wiedzą, że moim taką ideą jest zostać superstulatkiem. Przeszkadza mi to parę instytucji, między innymi ZUS, który, mogę wręcz powiedzieć, okrada nas. Szczególnie jak dożyjemy emerytury i na nią przechodzimy i umieramy, nasze pieniądze znikają w sposób legalny. Więc proszę Państwa, znalazłem coś takiego, co bardzo mi się podobało. Owoc żywota Twojego, Jezus. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy do naszego układu immunologicznego. To jest nasz główny bohater, to jest nasze wojsko, które broni nas bardzo skutecznie najczęściej przed wszystkim, co złe z zewnątrz. Powiemy sobie troszeczkę o alergii, powiemy sobie o mechanizmie powstawania nas wrażliwości immunologicznej, chorobach autoimmunologicznych, no i oczywiście będą praktyczne wskazówki, które będą się różniły od tego, co proponuje medycyna. W związku z czym prawdopodobnie jako chwast zostanę wyrzucony na brzegi medycyny, ale ja się tym nie przejmuję, będę robił dalej to, co robię. Czym jest układ immunologiczny? To jest, proszę Państwa, system, który potrafi za pomocą różnych mechanizmów znaleźć, zlokalizować intruza, rozpoznać go jako obcego i zastosować wobec niego odpowiednie środki prewencyjne, nie tylko włącznie z jego zniszczeniem. Czyli układ ten kieruje obroną naszego organizmu. Posiada on zdolność odróżniania struktur własnych, czyli nie atakuje naszych żołnierzy, ale atakuje wszystko to, co stanowi zagrożenie i wtargnie z zewnątrz. Celem tego układu jest rozpoznanie, neutralizacja obcych elementów w organizmie. Czyli mamy zwiat, mamy po zlokalizowaniu wroga, mamy jego likwidację.
No i broni nas oczywiście przed wszystkimi zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. I teraz, proszę Państwa, najważniejsza rzecz. Sprawnie działający układ immunologiczny to gwarancja naszego zdrowia. Czy Państwo słyszeli chociaż gdzieś, żeby ktoś powiedział, żeby się nie, no, być zdrowym, trzeba o ten układ dbać? Nie. Trzeba brać szczepionki, trzeba stosować wiele innych bezsensownych rzeczy, o których na samym początku powiedziałem. Natomiast nikt nie mówi, że należy się odpowiednio odżywiać, czy należy dbać o układ immunologiczny, który jest w jelitach, pod odpowiednie branie kiszonek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A proszę Państwa, to jest najprostsza rzecz, żeby nie zachorować. To dlaczego tak jest, a nie inaczej? No Państwo chyba doskonale o tym już sami wiedzą. Układ immunologiczny to nasze wojsko i obrona. Mamy armię wewnętrzną, czyli tak zwana pierwsza linia frontu, czyli leukocyty. Jeśli wtargną bakterie, wirusy czy grzyby, ta nasza armia rzuca się na wroga i go likwiduje. Mamy również fortyfikacje, czyli tak zwaną odporność nieswoistą, takie jak skóra, odpowiednie pH skóry, odpowiednie pH błon śluzowy i tak dalej. Oraz mamy jeszcze armia, która znajduje się w koszarach. To jest grasica, szpik kostny, wyrostek robaczkowy i tak dalej, i tak dalej. Jak, z czego składa się nasza wewnętrzna armia? Przede wszystkim stanowią leukocyty, których jest od 4 do 10 tysięcy, 11. Państwo, jak robią morfologię, to bardzo często sobie te wyniki oglądają. Ja pomogę w tej chwili w ich interpretacji, żeby Państwo wiedzieli, no, co się ewentualnie z naszym organizmem dzieje, jeżeli te wyniki wychodzą poza normę. A więc mamy tutaj granulocyty, które dzielimy na 3. Każda z nich spełnia inną rolę, za chwileczkę o tym powiem, oraz agranulocyty, czyli limfocyty, które z kolei mają też zupełnie inne zadanie. Zobaczmy. Pierwsza rzecz, granulocyty obojętnochłonne. To jest, proszę Państwa, nasz żołnierz, który idzie na pierwszą linię frontu. Jeśli cokolwiek wtargnie, to nie patrzysz, czy to jest wróg swój, czy nie. No, swój to może nie atakuje, ale wszystko, co jest obce, niszczy. Ten granulocyt obojętnochłonny, zwany, przepraszam, zapędziłem się myślami za daleko, ten wnika do, jeśli wnika antygen, to on go będzie niszczył. W jakim przypadku on niszczy? Wszędzie, kiedy wtargną bakterie. Czyli wzrost neutrofilu powoduje zwiększoną ilość granulocytów obojętnochłonnych. Oznacza to, że organizm rzuca nowe wojsko do walki, żeby wygrać. Kwasochłonne mają z kolei granulocyty inne zadanie. One wzrastają w ten czas, kiedy mamy choroby alergiczne czy choroby pasożytnicze. To jest, jak można powiedzieć, że jest takie wojsko pomocnicze. Ich jest 2 do 4%, wzrastają do 7-8% w ten czas, kiedy mamy infekcje najczęściej alergiczną. Granulocyty, proszę Państwa, zasadochłonne. One są bardzo ciekawe. One mają zdolność pożerania bakterii, ale one uwalniają substancje, które biorą udział w reakcji alergicznych i wydzielają tak zwaną histaminę. To Państwo, reakcje histaminy są znane. Jeżeli mamy histamina się wydziela miejscowo, mamy zaczerwienienie, mamy obrzęk, mamy zwiększoną przeziąkliwość naczyń, mamy swędzenie, mamy nieregularne zaczerwienienie, a jednocześnie również one wydzielają heparynę. Z tą histaminą to, proszę Państwa, jest cała przygoda. Bo jeżeli mamy miejscowe działanie, no to się nic nie dzieje, bo tego się swędzi, drapiemy. Ale jeśli tej histaminy będzie więcej, wówczas reakcja może być uogólniona. I o tym Państwu powiem, bo to może stanowić zagrożenie życia i powiem, co zrobić, żeby ewentualnie można było siebie uratować. Granulocyty zasadochłonne biorą udział w reakcji anafilaktycznej. O tym też Państwu za chwileczkę powiem. No i teraz mamy wojsko inne. Wojsko, które jest bardzo specjalistyczne. Wojsko, które atakuje tylko i wyłącznie wybranego wroga. To są limfocyty. Są to podstawowe komórki układu odpornościowego.
I dzielimy je na trzy takie zasadnicze, mianowicie limfocyty B, które powstają w szpiku czerwonym, limfocyty T i te są niezwykle ciekawe. Mianowicie mówimy, że one są grasicozależne. Co to znaczy? Oznacza to, że jeżeli są wytwarzane w szpiku czerwonym, to one muszą nabrać kompetencji, muszą zostać nauczone i tą naukę one odbierają w grasicy. To znaczy, że grasica jest takim uniwersytetem dla nich, która uczy ich, że tkanki własne nie tykamy. Tkanki inne możemy zniszczyć. No i z tego wniosek płynie prosty. Grasica jest bardzo ważnym narządem. Dotychczas uważano, że do wieku 17 lat ona zanika. Ona nie zanika, ona się chowa tylko w tłuszczu. Natomiast jeżeli my ją zniszczymy, to w ten czas mamy problemy z naszym zdrowiem. W związku z czym wiele lat temu profesor Woźnin wpadł na pomysł, że gdyby zrobić taki implant z grasicy, to powinniśmy naszemu zdrowiu bardzo pomóc. Ja przez parę lat miałem przyjemność z nim pracować i muszę powiedzieć, że implanty z grasicy powodowały, na to mamy dokumentację, cofanie się chorób, które normalnie są nieuleczalne, a więc cofanie się chorób autoimmunizacyjnych, cofanie się nowotworów i tak dalej. Ale to jest wszystko logiczne, jeśli wiemy, jak ona działa. No i ostatnie limfocyty NK, czyli Natural Killer, które mają bardzo krótkie i szybkie działanie. Komórki tuczne, mastocyty. Ich zadaniem jest wywołanie stanu zapalnego. Jeżeli to jest miejscowe, to jest pół biedy. Gorzej, jeśli mamy ogólny stan, w ten czas niestety wyzwala się dużo czynników prozapalnych i jeżeli organizm sam sobie z tym nie poradzi, niestety ginie. No i proszę Państwa, Adamie, bo jest raj. Jaki piękny jest ten raj, ale co to za raj? Jedna baba i piwa nie ma. Układ immunologiczny. Część naszej armii tkwi w koszarach. Te koszary to jest grasica, to jest szpik kostny, to są migdałki, wyrostek robaczkowy i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, że wymieniłem tutaj migdałki i wyrostek robaczkowy. My tak czasami beztrosko usuwamy sobie, tak przy okazji, prawda, wycięcia pękożyka usuniemy wyrostek. No nie jest tak zupełnie to obojętne, dlatego że on ma swoje ważne zadanie i pozbawienie organizmowi kawałka układu immunologicznego może mieć różne konsekwencje. Odporności. Mamy tak zwaną odporność nabytą, czyli odporność, którą zyskujemy w trakcie naszego życia. To jest odporność skierowana przeciwko tym, którzy do nas chcą wtargnąć, czy różnego rodzaju antygenom. Między innymi do nich należą węzły chłonne. Węzły chłonne stanowią jakby filtr na drodze limfy płynącej przez naczynia limfatyczne, ponieważ często w chorobie nowotworowej komórki nowotworowe przenoszą się drogą limfatyczną, to bardzo często, jeśli usuwamy jakiś narząd, usuwamy również węzły chłonne otaczające, szczególnie węzły wartowniczy i tak dalej, po to, żeby praktycznie rzecz biorąc zmniejszyć ryzyko rozszerzenia się. Ale nowotworu. Ale jeżeli już ten nowotwór się rozszedł, jeżeli komórki macie z nowotworu zeszły po całym ciele, nie ma chemii, nie ma naświetlania, która by te komórki znalazła i wyłapała. Jedyne, co możemy zrobić, to wzmocnić nasz układ immunologiczny, który sam te komórki znajdzie i sam je zniszczy. Tylko na to potrzeba paru miesięcy najczęściej. A często jest tak, że pacjent przychodzi w stanie, kiedy my już tego czasu nie mamy. Zobaczmy, co się dzieje, jeżeli na przykład wbijemy sobie drzazgę. Pierwsza rzecz, w tym miejscu uwalnia się histamina i rozszerza naczynia. To rozszerzenie naczyń powoduje, że łatwiej do tego miejsca uszkodzonego dochodzą leukocyty. One mają właściwości specjalne, czyli one mogą przychodzić, mają tak zwane właściwości diapedezy i fagocytozy i mogą przychodzić przez ścianki naczyń. Potem mamy gromadzenie ewentualnie płytek, jeżeli to jest naczynie krwionośne, to mamy załatwioną dziurę. I proszę Państwa, prawidłowa reakcje odpornościowe. Odporność swoista, też o tym mówiłem, działa wolno,
ale jak już ktoś wtarnie i nasze wojsko zapamięta wroga, to będzie go pamiętało do końca życia. Natomiast odporność nieswoista, czyli wrodzona, to jest to, co my otrzymujemy już w momencie urodzenia. To, co już mówiłem, na przykład bariery tkankowe, skóra, śluz, który zawiera odpowiednie pH, na przykład pH żołądka czy pochwy i tak dalej. Teraz, proszę Państwa, powiedzmy sobie jeszcze antygen przeciwciało. Co to jest? Antygen jest to każdy czynnik, który wprowadzony do organizmu powoduje pojawienie się odpowiedzi immunologicznej. Czyli wszystko obce, jeśli wejdzie, przejdzie przez barierę skórną, czy będzie w inny sposób wprowadzane do wnętrza naszego organizmu, organizm zareaguje wytwarzaniem przeciwciał. I taką przykładem chyba najlepszym to są grupy krwi, gdzie antygeny dla grup krwi znajdują się w błonie zewnętrznej erytrocyta. Jeśli mamy na przykład antygen A, to mówimy, że mamy grupę A i tak dalej. Natomiast przeciwciała znajdują się w krwi, w surowicy, wszędzie. No i teraz, jeżeli my podamy grupę krwi niezgodną grupowo, czyli antygen połączy się z przeciwciałem, mamy reakcję, wiadomo, mamy aglutynację i zniszczenie antygenu. I dlatego tyle lat, dopóki nie znano reakcji antygen przeciwciało, podawanie krwi kończyło się zajściem śmiertelnym. Jeżeli wtargnie antygen do środka, reakcją na to organizmu jest powstanie przeciwciał. Te przeciwciała to są substancje, które będą neutralizowały nam antygen. No i tych przeciwciał zwanych immunoglobulinami mamy 5. IgA to możemy sobie oznaczać i możemy wiedzieć, o co tutaj chodzi. Mamy IgD, ale ważne są IgE, które są odpowiedzialne za reakcje alergiczne typu natychmiastowego, czyli mają one możliwość uwalniania histaminy. I IgG, czyli podstawowa w odporności klasa immunoglobulin. One są produkowane na większą ilość antygenów i między innymi szczepionki, które stanowią antygen, jeśli są dobrze zrobione, organizm powinien przeciw nim wytworzyć odpowiednie przeciwciała i te przeciwciała zostają nam z reguły na całe życie. Jakie mogą być zaburzenia w pracy układu immunologicznego? Proszę Państwa, jeśli ktoś nic nie robi, to zawsze się demoralizuje. Czyli jeśli wojsko jest w koszarach i nie ma żadnej roboty, to ulega demoralizacji. Zaraz Państwu powiem, na czym właśnie polega alergia. Jakie mogą być zaburzenia? No, niedobór odporności. To, co wiemy, mamy jej brak, czyli na przykład jest to AIDS. Reakcja jest za bardzo nasilona, czyli wojsko się nudzi, to się zaczyna zabawiać byle czym, ale zabawia się, dając efekty zbyt silne w stosunku do tego, co powinno być. Mało tego, może być też taka sytuacja, że reakcja zwraca się przeciwko naszemu organizmowi, czyli organizm zaczyna sam siebie atakować. I tu mamy choroby autoimmunologiczne. To jest choroba Hashimoto, cukrzyca pierwszego typu i tak dalej. Medycyna mówi, że tego się nie leczy, ale to jest nieprawda. Wszystko da się leczyć, jeśli wie się jak. To nawet cukrzycę, ostatnio czytałem publikację pierwszego typu, można znacznie złagodzić, a nawet wyleczyć, jeśli robimy to w odpowiedni sposób. No i teraz wracamy już do alergii. Proszę Państwa, alergia to nie jest choroba. To jest stan nadmiernego przeczulenia układu immunologicznego, który traktuje nieszkodliwe cząsteczki, takie jak na przykład pył, które mają dla niego, znaczy organizm uważa, że to jest zagrożenie życia i wytacza najsilniejsze działa, jakie może być, które nawet mogą doprowadzić do wstrząsu. No i tu mamy problem, prawda? Zaraz zobaczymy, jaki. Alergie wynikają zazwyczaj z niewłaściwej, może zawsze, odpowiedzi immunologicznej organizmu. Mamy tutaj wpływ genów, tak nas uczono. Nie do końca. Geny to jest 10%. Natomiast resztę to jest nasze środowisko. I tutaj zaczyna się już odpowiednia suplementacja. Zaczynamy od witaminy D3, która zmniejsza tą reakcję. Bez witaminy, podniesienia witaminy D3 do odpowiedniego poziomu nie ma sensu leczyć dalej.
Alergie są bardzo częste. WHO podaje, że jest to czwarte miejsce wśród najczęściej występujących chorób na świecie. Przede wszystkim alergeny z reguły nie są niebezpieczne dla organizmu. A jednak układ przewrażliwiony, nudzący się, zaczyna atakować i wyzwalać reakcje, które są kompletnie niekompatybilne do sytuacji. Podstawą rozpoznania alergii są objawy kliniczne, czyli dodatkowe próby skórne, obecność surowicy swoistych przeciwciał typu IgE, czyli że organizm już wytworzył przeciwciała i na tej podstawie możemy też określić, jakie to mogą być alergeny. Jaki jest przebieg alergii? No od słabej do zdjęcia śmiertelnego. Czyli zaczyna się tym, że alergen dostaje się pierwszy raz. Organizm jeszcze nie wie, czy on jest mocno nam uszkodzi, czy może nas zabić, czy nie. Po prostu wtargnął. Limfocyty uświadamiają sobie, że trzeba rozpocząć walkę i się aktywują. Zaczynają wytwarzać przeciwciała typu najczęściej IgE, skierowane przeciwko tym alergenom, które się dostały. One aktywują komórki tuczne, one wyzwalają z kolei takie mediatory zapalne jak histamina, prostaglandyny i tak dalej. I zaczyna się cały ciąg, który może doprowadzić, jeśli jest ich dużo, do zejścia śmiertelnego. Tak jak mówiłem, tylko 10% to jest podłoże genetyczne. Ale co wywołuje w związku z czym aż tak dużą ilość alergii w tej chwili? Proszę Państwa, higiena. Brzmi to absurdalnie, ale nadmiar higieny szkodzi. Zaraz to rozwiniemy. Dalej bardzo ważne, co już mówiłem, brak witaminy D3. Dalej pokarmy modyfikowane genetycznie. Organizm ich nie zna. Wprowadzając tego typu pokarmy, one są traktowane jako wróg i rozpoczynają się alergie. Błędy dietetyczne. Błędy. Najczęstsze to jest po prostu nadużywanie cukru, który ma zadziałanie prozapalne. Dalej, zanieczyszczenie środowiska. To bardzo łatwo byłoby usunąć, na przykład gdybyśmy mieli ionizatory ujemne, które powodują, że pyłki opadają i alergie bardzo często typu wiewnego nam się poprawiają. Kwestie higieny. Co to znaczy? Po prostu układ się nudzi. Kiedyś, kiedy mieliśmy choroby zakaźne, na które ginęły tysiące, setki tysięcy, czy więcej osób, układ cały czas walczył. Nasz układ immunologiczny jest tak stworzony, że on cały czas musi coś robić. Jeżeli nie robi, nudzi się, to zaczyna robić napsikusy. I w ten czas rozpoznaje drobne rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia, jako swojego wroga i rozpoczyna się reakcja alergiczna. I wniosek z tego prosty. Proszę Państwa, nie możemy wchodzić do domu i przecierać każdej klamki spirytusem. Nie możemy dzieciom zabraniać latać na bosaka po podwórku. Muszą dzieci spotkać się z różnego typu alergenami. Ten raz układ immunologiczny znakomicie będzie dalej prosperował i będziemy mieli święty spokój. Słońce. Państwo wiedzą, że wyjście na słońce od czerwca do lipca, nawet na 15-20 minut powoduje syntetyzowanie własnej witaminy D3. My się nie opalamy. My mamy syntezować witaminę D3. A co z nami zrobiono ostatnio? Zamknięto nas, założono nas maski i nie pozwolono nam wyjść na świeże powietrze na słońce. Pierwszy punkt, który zwiększył efekty tego, co być może ktoś oczekiwał. Ale też nie wolno przedobrzyć, bo jeżeli będziemy na słońcu za dużo, powstanie reakcja zapalna, wyzwalenie olbrzymiej ilości wolnych rodników i zaczną się problemy. Do alergii wziewnych należą roztocza, właściwie nie roztocza, a ich odchody. Bardzo dużo jest uczoleń na ten typ alergenu. Co możemy zrobić? No po prostu najlepsza chyba jest dokładne tutaj akurat odkurzanie czy stosowanie gorącej pary wodnej. Pyłki. 20-30% osób uczulonych jest na pyłki, szczególnie na wiosnę. No, metoda najlepsza jest próbować ich uniknąć. Nie zawsze to się udaje. Zarodniki pleśni. Aż 150 gatunków ma działanie alergizujące. Jeżeli mamy jakiś słoiczek, w którym mamy jakąś wspaniałą zaprawę, a mamy pleśń, wyrzucamy całość. Inaczej możemy mieć problem ze zdrowiem. No i zwierzęta domowe. Koty, psy, konie, króliki, świnki morskie i tak dalej, i tak dalej.
Tutaj oczywiście pozbyć się trudno jest, no bo ukochane zwierzę, no ale trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze. Alergeny układu pokarmowego. Często mylone są z niektórymi rodzajami zatruć pokarmowych. Proszę Państwa, w kolejności najczęściej występujących to są orzeszki ziemne, białko mleka krowiego. Mleko jest tylko i wyłącznie dla małych dzieci. Mleko nie jest dla osób dorosłych. Mleko bardzo często daje nam odczyny uczulające. Dalej czekolada. 37% jest uczulonych. Może nie tyle na samą czekoladę, ile na produkty, z których ona powstaje. Dlatego, że w ziarnie kakaowym bardzo często jest dużo karaluchów i jesteśmy uczuleni na wydzielenie karaluchów. Dalej truskawki, jaja, kurze, ale tylko białko, a żółtko nie. Jeszcze my chcemy kogoś odżywić. Mówimy mu, że ma jeść żółtka, dowolną ilość, ale bez białka. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby nie było reakcji uczuleniowej. Dalej mamy owoce cytrusowe, migdały, ale proszę zwrócić uwagę na końcu. Aspiryna i niesterydowe leki przeciwzapalne też dają nam uczulenie. I teraz tak, każda reakcja alergiczna wiąże się z powstaniem olbrzymiej ilości wolnych rodników i stanem zapalnym. Logika mówi, że w tym wypadku, jeśli chcemy leczyć przyczynowo, musimy usunąć wolne rodniki i zastosować dietę przeciwzapalną. No i tu się zaczyna konflikt, bo medycyna nie uznaje leczenia tego typu. No, proszę Państwa, zobaczmy jeszcze, bo jeszcze do jednego tematu wrócę. Co to są te wolne rodniki? To jest cząsteczka lub atom, który brakuje elektronu. I ten elektron za wszelką cenę musi wyrwać z czegoś innego. Organizm, żeby z tym poradzić, produkuje tak zwane antyoksydanty. Ale jeśli mamy stan zapalny, mamy alergię, to to, co organizm produkuje, jest tak mało, że organizm sam sobie nie poradzi. Dlatego musimy z zewnątrz podawać antyoksydanty. Dobra wiadomość jest taka, że takie antyoksydanty znajdują się na przykład w czerwonym winie. Tam mamy resweratrol. A wolne rodniki, które są wydzielane no, średnio, w średniej ilości, również przyspieszają nam procesy starzenia. W związku z czym sprawą jest jasną, że musimy stosować antyoksydanty, czyli pijmy czerwone wino. Pytanie, które zawsze zadają, ile? Kieliszek? Dwa. No niech będzie dwa. Większość mówi, że butelki otwierać nie warto. No to już trudno. Proszę Państwa, antyoksydanty znajdują się w wielu innych pokarmach, przede wszystkim w warzywach. Dlatego u chorych, którzy są problemy z alergią, z nowotworami i tak dalej, my zawsze proponujemy zastosowanie soków z warzyw, wyciskanych wolnoobrotową wyciskarką. I skład takiego soku jest, przepraszam, jest między innymi, no jakieś kapusty muszą być, czyli tak brokuł, może być jarmuż, zawsze marchew, zawsze burak, zawsze zielona pietruszka i ewentualnie dodajemy to, co jest obecnie na rynku na dany sezon dostępne. Takie 2-3 szklanki soku naprawdę fantastycznie działają na organizm. Mało tego, jest tak zwane odżywanie na surowo. Organizm potrzebuje tego, co mu dajemy. Natomiast dostaje coś, co jest niezniszczone temperaturą, niczym. I dlatego ma to tak wspaniałe działanie. Następny z antyoksydantów to jest koenzym Q10. Ci, którzy uwierzyli medycynie i postanowili brać statyny, to muszą ten koenzym Q10 brać, bo bez tego, prawda, będą się czuli 100 razy jeszcze gorzej. I tak się będą źle czuli, ale przy niebraniu będzie to ta reakcja dużo bardziej nasilona. Reakcja oczywiście uboczna. Koenzym Q10 jest stosowany no, głównie w różnych niedoborach immunologicznych oraz w ten czas, kiedy mamy uszkodzenie układu krążenia. Praktycznie rzecz biorąc, osoby po 60 powinny do końca życia sobie te 100-200 mg tego koenzymu Q10 brać. No i witamina C, proszę Państwa, naturalny, najprostszy antyoksydant, o którym powiedziano już no, 64 tysiące publikacji tylko na ten temat. Bardzo skuteczny wymiatacz wolnych rodników. I tak bardzo zwalczany przez medycynę. Proszę Państwa, jedynym błędem, który my możemy popełnić, podając witaminę C, to jest jej za mała ilość. Przez
jelita wchłania się 4 gramy. To jest nic. My w wielu jednostkach chorobowych musimy podawać 40 gramów, 80 gramów, 100, a nawet 200. I wszystko, nic się nie dzieje, oprócz tego, że ktoś wyzdrowiał. To czy możemy zrozumieć, dlaczego jest zakaz stosowania tej witaminy? Tu, proszę Państwa, jedną z takich jednostek, o których wiele osób mówi i mi jest trudno to zrozumieć, jest posocznica. Jest to choroba polegająca na tym, że ilość wolnych rodników rośnie na skutek infekcji w zastraszającej ilości. Podajemy antybiotyki, czy praktycznie biorąc, tych bakterii już prawie nie ma, a człowiek umiera. To co w tym trzeba zrobić? Podać witaminę C. Ale ile? Nie pół grama, 1 gram, to jest zawracanie głowy. 40 gramów, 80 gramów. Ilość dostosujemy do objawów klinicznych, które się cofają. I proszę Państwa, osoba umierająca 4-5 godzin wstaje z łóżka. Ja nie rozumiem, dlaczego tego nie można robić i dlaczego za to my jesteśmy wzywani do izby lekarskiej, się tłumaczymy, prawda, że nie jesteśmy osłami. Witaminą C, proszę Państwa, kiedyś leczono chojnego Medina, osiągając 100% powodzenia. O czym my tu mówimy? Wirusowe zapalenie wątroby możemy wyleczyć 2-3 dni, podając odpowiednią ilość witaminy C, tylko najtańszego antyoksydanta. Dlaczego się tego nie robi? Trudno na to odpowiedzieć. Jeżeli mamy stan zapalny, to ten stan zapalny możemy zmniejszyć, podając odpowiednie tłuszcze, dobre tłuszcze, czyli te, które mają działanie przeciwzapalne, to są omega 3. Kiedyś stosowaliśmy tylko dobre tłuszcze, więc stosunek omega 3 do 6 tych prozapalnych był 1 do 1. W tej chwili mamy 1 do 30. Co się stało? Nic. Zaczęliśmy produkować margarynę, zaczęliśmy stosować żywność przetworzoną, w której znajduje się większość omega 6 i efektów nie ma. W związku z czym musimy wrócić do suplementacji omega 3, które chronią nas przed neurodegeneracją, stanami zapalnymi, przed alergią, również przed depresją. Ale proszę zwrócić uwagę, że czasami tych omek trzeba podać dużo, nawet do kilkudziesięciu gramów, żeby uzyskać efekty. Jakie są źródła? Państwo znają. Olej rzepakowy, lniany, konopny, siewny, żółtko, ryby, szczególnie ryby tłuste i tak dalej. Zapominamy często o magnezie. Magnez ma naturalne właściwości przeciwzapalne oraz zmniejsza aktywność komórek biorących udział w reakcji alergicznej. Przy okazji działa antystresowo i tak dalej. Problem jest taki, że on się źle wchłania, w związku z czym należy brać go w postaci na przykład cytrynianu. On się dobrze wchłania przez skórę. Czyli na przykład jak dorzucimy garść chlorku magnezu do miednicy, zanurzymy w tym nogi, chociaż 2-3 razy w tygodniu, mamy znakomite uzupełnienie tego magnezu. Niacyna. Tu mechanizm jest bardzo ciekawy. Mianowicie, jeśli Państwo próbowali wziąć niacynę, to mamy taki efekt flesza. Jedni to lubią, drudzy nie. Oznacza to, że mamy zaczerwienienie, dlatego że z magazynów została uwolniona histamina. Jeśli ktoś bierze niacynę, to jego odczyn alergiczny na przykład ukąszenie przez pszczołę jest dużo mniejszy. I zdarzyła mi się taka pacjentka kiedyś, która miała tak duży odczyn, że zawsze nosiła przy sobie strzykawkę z adrenaliną. I ze względu na wysoki poziom homocysteiny została zalecenie brania sporej ilości niacyny, została ugryziona przez osę. Proszę Państwa, odczyn był prawie niezauważalny. Przyszła zdumiona, mówi, co się stało, czy ona mnie wyleczyła? Nie, nie wyleczyła, ale zmniejszyła zapasy magazynowe. Czyli ten mechanizm jest dość ciekawy. Następna rzecz, o której często zapominamy, często uzupełnienie tylko tego czynnika może dać nam wyleczenie wielu chorób, to jest nawodnienie. Proszę Państwa, jeżeli reakcje biochemiczne są w środowisku wodnym, to środowisko wodne musi być. Jak go nie ma, to te reakcje będą zaburzone. Ale nawodnienie to nie jest to, że my się napijemy, jesteśmy nawodnieni. Nie. Nawodnienie czasami trwa tydzień, dwa, a nawet dłużej. I musimy pamiętać, że nawodnienie to nie jest picie czystej wody. Jeżeli już to do tej wody, pamiętamy, że dodajemy 2-3 kryształki soli himalajskiej czy kłodawskiej. Chodzi o to, że ta woda weszła do wnętrza komórki. I proszę Państwa, jak chce nam się pić, to nie pijemy piwa,
bo nie ugaśnimy pragnienie. Oprócz przyjemności niestety nic nie będziemy mieli żadnych innych korzyści, bo piwo nam ma działanie moczopędne, czyli nam spowoduje jeszcze odwodnienie. Akupunktura, o której często zapominamy. Stara chińska metoda polegająca na nakuwaniu określonych punktów na ciele. Proszę Państwa, bardzo często można zmniejszyć, a nawet wyleczyć alergię. Pamiętajmy o tej metodzie. Zasada jest taka, że my poprzez nakucie odpowiednich punktów przywracamy zaburzoną równowagę w organizmie. I do takich punktów ja tu przykładowo podałem kilka. To są na twarzy, to jest punkt oznaczony na kanale jelita grubego 20, czy żołądka 2 i pęcherza mózgowego 2 i tak dalej. To już ci, którzy znają i wykonują akupunkturę, doskonale wiedzą. I czy to działa? Działa. Działa nie tylko doraźnie, ale również my to możemy wyleczyć. No i największa kontrowersja, ostatnio mam spore awantury o to, marihuana. Marihuana, jedno z najbardziej genialnych roślinnych, jakie chyba są na świecie. Ona powoduje przywrócenie zaburzonej homeostazy. Czyli jeśli mamy coś zaburzonego, to ona nam to reperuje, przywraca. Między innymi regeneruje układ nerwowy. Zresztą możliwość zastosowania jest olbrzymia jej. No i proszę Państwa, jeżeli chce się coś wiedzieć na ten temat, to trzeba samemu to zrobić. W związku z czym ja wpadłem na pomysł z kolegą, żebyśmy zasieli sobie małe poletko marihuany. Oczywiście tej marihuany siewnej. No i proszę Państwa, żeśmy zasiali. Proszę Państwa, wyrosła 4 metry, 20. Wspaniale. Proszę Państwa, a jaki efekt żeśmy mieli zasiania? Podjeżdżają 3 wozy, występują się, prawda, z karabinami czarni i już chcą wszystkich aresztować i palić. Ale tam nikogo nie ma kogo aresztować. Osoba, która nam przychodzi, mówi, ludzie, przecież to wszystko jest legalne. No to dowódca grupy szturmowej pojechał na policję, wraca i mówi, kur, przecież to wszystko jest legal. No tak, proszę Państwa. I nie jest prawdą to, co Państwu pokażę za chwilę. Mianowicie, paliłeś marihuanę, oszalałeś, tato. Nie, jestem tata, to ja twój pies. Kurczę, Bobik, aleś mnie, kurczę, wystraszył. Nietolerancje i alergie pokarmowe. Proszę Państwa, to są dwie różne bajki. Nietolerancja pokarmowa to jest mniej więcej 45%. Ona występuje, jeżeli nie tolerujemy pewnych substancji. Są na przykład dodatki do żywności, glutaminiany, benzozon sodu, barwniki i tak dalej. Natomiast alergia pokarmowa występuje rzadziej, to jest mniej więcej 3-4% i mogą ją wywołać śladowe ilości alergenu. Ale jeżeli ten alergię już raz wtargnął, to organizm ma przeciw niemu wytworzone przeciwciała. I nawet mała dawka może wywołać bardzo duże skutki, włącznie nawet z zejściem śmiertelnym. Czyli możemy mieć skórne, takie rzeczy jak wysypkę świąt, możemy mieć objawy z układu oddechowego, obkurczenia oskrzeli, czyli świszczący oddech i tak dalej. Mogą być biegunki. Jakie są jeszcze inne objawy? No, uporczywy refluks, zaburzenia wypróżniania. No, najbardziej niebezpieczną rzeczą jest wstrząs anafilaktyczny. Znowuż wracamy, co jest najczęstszym. Jajka, orzeszki ziemne, mleko krowie, gorzyca, ryby. Patrzę, czasu mam mało, lecę dalej. Bardzo często występują tak zwane reakcje krzyżowe. To znaczy, jeśli mamy uczulenie na orzeszki ziemne, to będziemy mieli również na orzechy na przykład włoskie. Ale dziwną rzeczą i zaskakującą są inne reakcje, na przykład roztoczaj krewetki. Sierść kota i wieprzowina, pióra ptaków, jajka. Te nie bardzo się nam kojarzą, ale taka reakcja krzyżowa występuje. Jeżeli mamy alergie pokarmowe, to my możemy oznaczyć przeciwciała na te alergie. I w ten sposób możemy określić, które z pokarmów dają nam odczyny alergiczne, które powinniśmy z pokarmu wyeliminować. I takie badania są wykonywane w laboratoriach. Takie badania, jeśli ktoś ma alergię, warto sobie zrobić, bo od razu wiemy, na co mamy zwrócić uwagę. W jaki sposób zapobiegamy alergiom pokarmowym? No, podstawowa rzecz to oczywiście dieta eliminacyjna. Ale zwróćmy uwagę, że matki
alergiczni muszą unikać w trakcie ciąży i karmienia pokarmów najczęściej wywołujących reakcje alergiczne. Powinny jeść oleje omega-3, te, które mają działanie przeciwzapalne. Karmimy piersią do 6 miesiąca. I bardzo ważna, teraz taka moda. Rodzimy przez cięcie cesarskie. Proszę Państwa, może to wygodne, ale dla dziecka nie. Dziecko musi przejść przez naturalne drogi rodne po to, żeby otrzymał kompleks bakterii. Bakterii, które dalej będą decydowały o całym jego życiu. No i bardzo ważna rzecz. Walczymy ze stanem zapalnym. W jaki sposób? Poprzez odpowiednie odżywianie, poprzez uszczelnienie jelita, to już było dzisiaj mówione, podajemy kolostrum na przykład. Dbamy o własną florę bakteryjną. W jaki sposób? Zabieramy jedzenie bakteriom złym, czyli eliminujemy wszelkiego rodzaju cukry, węglowodany, ale dajemy jedzenie bakteriom dobrym, czyli podajemy kiszonki. Najlepszy zakwas własnej roboty z buraków, który jest i smaczny, i skuteczny. I proszę Państwa, recykling. Puszki, szkło, wredne baby. Nie zaszkodzi wyeliminować. Flora bakteryjna stabilizuje się w ciągu 2-3 roku życia. Jest ona niezwykle ważna, dlatego że tam mamy ponad 80% naszej odporności. Odpowiednia flora, która jest taka jak potrzeba, zmniejsza nam reakcje alergiczne. Czy co należy zrobić? No, ograniczyć ilość mięsa. Kiedyś myśmy mięso jedli od czasu do czasu, jak się udało coś upolować. Mało tego, jak mięso robimy, to proszę je spróbować zrobić w niskiej temperaturze. Na przykład jagnięcina jest fantastyczna smaku, jeżeli ją zamarynujemy i na 9 godzin wstawiamy do piekarnika na temperaturze 85 stopni. Czy wieczorem stawiamy, rano mamy wspaniałe mięsko. Czego unikamy? No, przede wszystkim to, co już żeśmy mówili, cukrów prostych. Unikamy omek, które mają działanie prozapalne, czy omek 6, omek 10. Unikamy, proszę Państwa, stresu. Stres towarzyszy nam cały czas. Łatwo się mówi, unikamy stresu. Jak to zrobić? No, musimy sobie w jakiś sposób pomagać. Świetną taką metodą antystresową jest ruch. Ruch powinien być zawsze na pierwszym miejscu. Jeżeli jest to jeszcze za mało, to musimy zastosować tak zwane rośliny adaptogenne, na przykład różeniec górski, żęsień syberyjski, czy bardzo fajna i ostatnio modna ashwagandha, czyli witania ospała, to jest tak zwany żęsień indyjski. No i oczywiście, proszę Państwa, na pierwszym miejscu wymieniłbym olejki marihuany. Tylko tu jest problem. Żeby te olejki działały, to te olejki muszą mieć całe spektrum. Czyli muszą mieć CBD i THC. CBD to sobie możemy mieć, tego się nikt nie przyczepia, ale THC Państwo stwierdziło, można mieć tylko 0,2%. A 0,2% to jest nic. Musimy mieć co najmniej kilka procent. Dlaczego to jest zabronione? No bo gdybyśmy wszyscy stosowali tego typu marihuanę, która nie uzależnia, nic nam krzywdy nie robi, bylibyśmy zdrowi. Wniosek prosty, komuś zależy, że jednak to nasze zdrowie nie powinno tak do końca być dobre. Konserwanty, to jest, proszę Państwa, plaga. Czytajmy etykiety i zwracajmy uwagę, co mamy. Czy mamy benzoesan sodu, dwutlenek siarki i tak dalej. Jeżeli tak, eliminujmy takie pożywienie. Jaki sekret jest skutecznego leczenia nietolerancji pokarmowych? Tutaj, proszę Państwa, robimy czasami błąd. Mianowicie eliminujemy zupełnie coś, na co jesteśmy uczuleni. I tak nie powinniśmy robić, dlatego że jeśli zupełnie wyeliminujemy, możemy mieć problemy z bardzo małą ilością tego alergenu. Dlatego eliminujmy tego częściowo, ale nie zupełnie. No i leczyć jelita objęte stanem zapalnym, rzecz podstawowa. Czyli do każdego posiłku dodajemy kurkumę, imbir czy goździki. Pamiętajmy o witaminie D, która zawsze na pierwszym miejscu od tego zaczynamy, żeby był odpowiedni poziom. Czyli suplementacja mniej więcej 10 tysięcy jednostek dziennie. I to jest, proszę Państwa, nie jest za dużo. Często jest to jeszcze za mało. Ale żeby dokładnie ustalić dawkę, musimy, wiemy już, oznaczyć 25 OHD3 i według niej, tej dawki,
no odpowiednio suplementujemy. Dalej, to co żeśmy mówili, probiotyki, czyli naturalne kiszonki. Dajemy omegi 3, lukrecję, imbir. Nie zapominamy o witaminie C. Przez jelita może się wchłonąć gdzieś 4-5 gramów, czyli podawanie 500 mg jest naprawdę zawracaniem głowy. Szczególnie jeśli mamy jakiś stan zapalny. W ten raz poziom witaminy C drastycznie spada. W ciągu pół godziny jej nie ma. Nie da się jej oznaczyć. W związku z czym my witaminy C nie bierzemy jednorazowo, tylko trzeba brać mniej więcej co 3 godziny, po to, żeby ten poziom we krwi stały utrzymać. Nie zapominajmy o tym, co dzisiaj było mówione, o cynku i magnezie. Dokładnie przeżuwajmy pokarm. My się spieszymy, my ten pokarm połykamy, że sam to robię, co moja żona mi często zwraca uwagę, mógłbyś wolniej jeść. Znaczy, jak zawsze się spieszy albo jest głodny, to chce szybko zaspokoić głód. Jest to wielki błąd. Tego nie powinniśmy robić. No i pozbycie się stresu, czyli to, co mówiłem, ćwiczenia fizyczne, rośliny adaptogenne i tak dalej. Zespół lite nadwrażliwego. Częsta jednostka. I od razu mówię, to nie jest alergia. To, proszę Państwa, siedzi w naszej głowie. Objawy są podobne, czyli mamy ból brzucha, zaparcia, rozwolnienia, wzdęcie, dyskomfort w jelitach. Mogą również zespół nadwrażliwego wywołać leki na naciśnienie, leki przeciwcholesterolowe. No, nie powinniśmy stosować, to jest inny wykład psychotropowy. Jakie leczenie? Bardzo prosto. Zaczynamy od zmiany stylu życia. Czyli kontrolujemy stres, normalizujemy florę bakteryjną, ograniczamy cukry proste i dodajemy odpowiednie suplementy. Anafilaksja. Stan, który stanowi zagrożenie życia, czyli tak zwany wstrząs anafilaktyczny. Oznacza to, że alergen jakiś wtarł do organizmu, organizm przeciw niemu wytworzył dużą ilość przeciwciał. Następne wtargnięcie takiego alergenu powoduje, że armia jest gotowa do walki i się rzuca. I wytwarza się duża ilość histaminy. Następuje ogólne rozszerzenie naczyń, spadek ciśnienia i może dojść do zejścia śmiertelnego. Jeżeli ktoś wie, że jest uczulony i się boi, powinien zawsze przy sobie mieć ampułkę strzykawki z adrenaliną i sobie ją podać. Ewentualnie jest to chyba jeden z nielicznych stanów, gdzie ja polecam również podanie sterydów dożylnie, hydrokortyzonu. Ale proszę Państwa, są też metody naturalne leczenia, o których tak były niektóre osoby krytykowane. To są tak zwane punkty reanimacyjne na ciele. Jeden punkt, który znajduje się na 1/3 wysokości fałdzie nosowo-wargowej, którego ucisk jest bardzo skuteczny. Albo punkty, które możemy wykonać zapałką, nawet wykałaczką, czymkolwiek. Wbijamy pionowo okolicy pod paznokciem. Proszę Państwa, wysiłek adrenalinowy jest tak duży, tak jakbyśmy zrobili zastrzyk. Warto o tym wiedzieć, jak nic nie mamy, bo to może uratować nasze życie. Alergia kontaktowa. Egzema. Jest to stan zapalny skóry, objawiający się zaczerwienieniem. I może mieć kontaktowe. Wiele osób ma na przykład reakcję na nikel, na przykład na bransoletkę czy zegarek, który nosi. Mamy atopowe zapalenie skóry. Tutaj, proszę Państwa, wywołują alergeny z powietrza lub pożywienia, ale przyczyną najczęściej jest stres. Osobnik taki, który wyjedzie, odpocznie, może się wyleczyć. Ja mam przykład u mojego szwagra, który drapał się, sączyło mu się, właśnie żyć się nie dało. No i żeśmy zrobili wycieczkę do Kenii, Tanzanii. Proszę Państwa, on wrócił bez śladu alergii. Relaks, odpoczynek, nawet marihuana nie była potrzebna, już wówczas nie było. Wystarczył tylko, prawda, odpowiedni odpoczynek. Co my możemy zastosować miejscowo? No, nawilżenie skóry. Najlepszy to jest olej kokosowy oraz, proszę Państwa, kolagen. Probiotyki, suplementacja, to co już żeśmy mówili, omega-3, witaminy D3E, olej z wiesiołka, unikanie fast foodów, no i oczywiście eliminacja stresu. Proszę Państwa, kolagen. Ja kiedyś jak próbowałem, udało mi się wydobyć kolagen ze skór ryb, to się okazało, że ten kolagen ma fantastyczne właściwości. Nie tylko kosmetyczne, ale również ogólne. Okazuje się, że kolagen powoduje zatrzymanie parowania własnej wody, tak zwanego teflu, czyli daje nam fantastyczne
nawilżanie, ale jednocześnie myśmy odkryli to wiele lat później, w tym koleganie znajdują się polipeptydy aktywne biologicznie, takie jak histony, które mają działanie przeciwbólowe, takie jak dekoryna, która zmniejsza stan zapalny, lumikan, metrykin i tak dalej. Proszę Państwa, badanie własne przed stosowaniem koleganu i po 2 tygodniach odczyn wyraźnie się zmniejszył, uniknęliśmy świądu. I my, osoba, która produkuje, ja z nią uzgodniłem, że Państwo chcieliby przetestować taki kolagen, to na stronie ambercollagen.com mogą go Państwo zamówić. Jest to kolagen, któryśmy zrobili najnowszego typu, który różni się od tych, cośmy stosowali kiedyś, ale działa on naprawdę fajnie. Tu, proszę Państwa, jest następna niezwykle ciekawa i szokująca rzecz. To doświadczenie, które zrobiłem na moim wnuku, który miał olbrzymie zmiany na skórze. I proszę Państwa, myśmy podali mu do psikania tylko wodę, do którejśmy wprowadzali informacje z kurkumy. I się okazuje, proszę zobaczyć, po 3 tygodniach zniknęło. Brał sterydy miejscowo, wewnętrznie, wszystko, nic nie pomagało. A tu zwykła woda. Zwykła woda z odpowiednią informacją, czyli z odpowiednimi polami torsyjnymi, dała nam tak fantastyczne efekty. Pokrzywka. To jest wypadkowa układu odpornościowego środowiska. Mamy sumowanie się swoistych, nieswoistych bodźców. Leczenie, eliminacja infekcji, witamina, znowuż C, D, naturalne środki przeciwzapalne. Alergie wziewne, astma oskrzelowa, obkurczenie oskrzeli. Osoby, które mają astmę, to wiedzą, że jest to straszna choroba, gdzie z pełną świadomością się dusimy, bo mamy obkurczenie oskrzeli. Czy coś możemy zrobić? No, przede wszystkim unikamy alergenu układu oddechowego, czyli pyłek roślinny. No to ci, co mają, to wiedzą, czego unikać, nie dochodził. Proszę Państwa, tak a propos alergenów zewnętrznych. Żona sprawdza garnitur męża, nie znajduje żadnego włoska i mówi, no tak, ty już nawet łysej babie nie przepuścisz. Więc proszę Państwa, różnie to w życiu bywa, prawda? Astma, choroba wieloprzyczynowa. Powiem może o leczeniu, które jest w miarę skuteczne. Unikamy czynników alergizujących oczywiście i znowuż witamina C, omegi, pilnowanie własnego mikrobiomu, czyli odpowiedniej flory bakteryjnej w jelitach. Dieta przeciwzapalna, akupunktura i tak zwany post przerywany. Te wszystkie czynniki bardzo często powodują, że nam astma mija. Czy to jest możliwe? Według medycyny nie. Mamy do końca życia brać sterydy w coraz większych dawkach, no i czekać na działanie uboczne. A możemy to zrobić w inny sposób. Ten post przerywany, proszę Państwa, muszę o tym powiedzieć, bo organizm na to reaguje tak fantastycznie, że od czasu, kiedy ja go stosuję, jestem zaskoczony efektami. Post przerywany polega na tym, że my wyznaczamy sobie w ciągu doby 7 godzin na jedzenie. Na przykład od 10 do 16, a potem tylko pijemy. Jakie to ma znaczenie? Wprowadzamy organizm w stan, w którym zaczyna on zżerać to, co jest niepotrzebne. Mamy fantastyczną regenerację. Trzustka nie musi wydzielać insuliny, bo nie mamy nic do jedzenia. I zastosowanie tego postu przerywanego w wielu jednostkach chorobowych naprawdę działa znakomite, daje znakomite efekty. Szczególnie jeżeli chcemy dodatkowo jeszcze na przykład schudnąć, pozbawić się alergii i tak dalej i zastosujemy już odpowiednią dietę, chociaż na krótko, to te efekty są naprawdę znakomite. No i proszę Państwa, to co ostatnio ćwiczę. Działanie wodoru. Muszę powiedzieć, że nie wierzyłem w to wszystko, dopóki sam tego nie zobaczyłem. Mam 2 aparaty. Jeden, który wytwarza tak zwany wodór cząsteczkowy H2, daje efekty, ale dużo ciekawszy jest wodór atomowy H1. Ja dostałem taki aparat na krótko, na 2 tygodnie, który wytworzył inżynier Mirek Sobolewski i muszę powiedzieć, że efekty mnie zaskoczyły. Efekty polegają na tym, że na przykład w ciągu 5 minut można przerwać napad astmy. No zastanowiło mnie, jak to może działać. Więc pojechałem do mojego kolegi tu w Poznaniu, który jest profesor Krzymieniewski, który jest profesorem na fizyce medycznej. Mówię, słuchaj, jak to do licha działa?
A on mówi, no nie wiesz? No mówię, no nie wiem, bo to przyjechałem. Mówi, słuchaj, atom wodór atomowy wnika do wnętrza komórki i on tam powoduje wymianę wolnych rodników, które znajdują się koło mitochondrii i regeneruje mitochondria. Ja mówię, o, to by się zgadzało. Ale mówię, dobra, ale jak mi to udowodnisz? Mówi, przyjedziesz teraz z aparatem, to zrobimy doświadczenie. Złapiemy wodór do ciekłego azotu i ja ci oznaczę, gdzie, w którym miejscu następuje wymiatanie wolnych rodników. O, i to będziemy, proszę Państwa, mieli dowód, że to działa, ale działa w innym miejscu niż wszystkie inne antyoksydanty. Witamina C działa fantastycznie, ale działa na zewnątrz komórki. A tu mamy wewnątrzkomórkowe działanie. Mało tego, to przechodzi również przez barierę krew-mózg i może nam dawać fantastyczne efekty tam, gdzie nam zależy, gdzie inne rzeczy nie docierają, mianowicie na mózg i przy nowotworach mózgu. Te badania robię. Myślę, że uda mi się niedługo je skończyć. Teraz się z Państwem podzielę i powiem, która metoda jest lepsza. Mam też taką fajną wiadomość, że uda mi się dzisiaj no, chyba dostać aparat inny, który będę testował, który jest stabilny i na którym badania mogę się oprzeć i będą one powtarzalne. Proszę Państwa, następna rzecz, z którą medycyna bardzo walczy. Niskie dawki naltreksonu. Naltrekson w niskich dawkach, normalnie jedna dawka zawiera 50 mg i jest stosowana przy leczeniu odzwyczajania od alkoholu. Ale jeżeli my zastosujemy 1/10 dawki, mechanizm jest zupełnie inny. Mianowicie blokuje na parę godzin receptory opiatowe w organizmie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli wieczorem weźmiemy sobie na przykład 2 mg, nie 50, tylko 2 mg, to organizm zaczyna sądować, mówi, brak mi endorfin i zaczyna je produkować. A podniesienie produkcji endorfin daje nam fantastyczne efekty w wielu schorzeniach, które dotychczas były kompletnie nie do wyleczenia. Proszę Państwa, przykłady małe zastosowania naltreksonu. Oczywiście przy alergiach też działa, ale wyniki spektakularne są na przykład w stwardnieniu rozsianym. Osoby, które stosowały wszystko z efektem coraz gorszym, po zastosowaniu naltreksonu stają z wózka. To dlaczego tego się nie stosuje, jeśli są tak wspaniałe efekty? Dlatego, że koszt leczenia miesięczny to jest jakieś 30 zł. A interferon, niech Państwo sobie zobaczą, ile kosztuje, czy inne środki. Trudno na to wszystko spokojnie patrzeć, ale nie szkodzi. No, robimy badania, ja zbieram materiał. Proszę zobaczyć, że jakie jest szerokie działanie. To jest toczeń, to jest twardzina skóry, to są wiele postaci nowotworów, kiedy podnosimy odporność, to jest nieswoite zapalenie jelit, to jest zapalenie okrężnicy, przeżywające zapalenie okrężnicy, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i tak dalej. Proszę Państwa, ta lista jest bardzo długa. To jakie, jeśli się nie stosuje, to może są jakieś efekty uboczne. No tak, przez pierwszy tydzień mogą być bardziej intensywne sny i to jest wszystko. To mając tak małe działanie uboczne, nie warto zastosować tego? Warto, ja to stosuję. Proszę Państwa, wszystkie choroby biorą się ze stresu, to Państwo wiedzą. Tylko weneryczne zadowolenia. Chyba coś w tym jest, prawda? O, widzę, że nawet szybciej skończę, będą Państwo mogli. Proszę Państwa, podsumowanie. Medycyna alergię leczy objawowo, prowadząc do leczenia ich przez całe życie i pogarszania stanu chorego. Czyli stosujemy leki przeciwhistaminowe, antybiotyki. Oczywiście na pierwszym miejscu stosujemy sterydy. A przecież nie jest logicznym zastosowanie zupełnie innej kolejności, mianowicie zastosowanie leczenia przyczynowego, czyli podsumujmy to, co już mówiłem. Zadbamy o własny mikrobiom jelitowy, czy stosujemy probiotyki, prebiotyki, stosujemy kiszonki. Dalej, uzupełnienie składników odżywczych, czyli to, co żeśmy mówili, magnez, cynk, selen, witamina C, D3, właśnie D3 powinno być na pierwszym miejscu. Wyeliminowanie glutenu i nabiału innych alergenów. Proszę Państwa,
często same wyeliminowanie glutenu daje nam 80% poprawę. No to nie warto tego zrobić. Zmiana diety, zmiany nawyków, między innymi posprzerywany, ale również zasada jest taka, ograniczamy węglowodany ile się da. Wprowadzamy tłuszcz, dobry tłuszcz. Moi koledzy łapią się za głowę, tłuszcz zwariowałeś, będzie blachy miażdżycowe. Nie będzie blach miażdżycowych, proszę Państwa, będzie tylko i wyłącznie zdrowie. A co znaczy tłuszcz dobry? No gro, tłuszcz roślinny, czy awokado, olej z kokosa, ale również możemy zastosować tłuste mięso, tylko nie codziennie, bo również należy ograniczyć troszeczkę białko. No i substancje, które wpływają na poprawę funkcjonowania układu immunologicznego. Na przykład to, co powiedziałem o naltreksonie, to, co mówiłem o konopiach, to, co mówiłem o innych suplementach. I tak powinniśmy leczyć po to, żeby pacjent był zadowolony. Czyli to powiedziałem, składając przysięgę, że będę starał się pacjenta leczyć. Ale nie powiedziałem nigdy w żadnej przysiędze, że będę leczył według algorytmów, które są nieskuteczne. Ja będę leczył tak, żeby pomóc pacjentowi. I za to, proszę Państwa, nie tylko ja, ale wiele osób mocno obrywa. No trudno. Żeby Państwo wyszli z lepszym humorem, to chciałbym Państwu kilka praw i spostrzeżeń o naszej rzeczywistości jeszcze na zakończenie powiedzieć. Czyli na przykład oczekiwania, rzeczywistość. Proszę Państwa, od tego się wszystko zaczęło. Jakiś kretyn zmieszał korona z wirusem, prawda? I mamy. Proszę Państwa, na temat szczepionek dużo mówiono, ani za, ani przeciw. Jestem w miarę obojętny, ale wirusy, bakterie, pasożyty to jest inny podział. A tak a propos szczepionek. Szczepionkę należy przetestować na politykach. Jeżeli przeżyją, szczepionka jest bezpieczna. Jeśli umrą, kraj jest bezpieczny. Większość z Państwa ma dorastające dzieci i często pyta takie pytanie. Mamusiu, tatusiu, a co to takiego jest impotencja? Proszę Państwa, to jest tak, jakbyś chciał grać ugotowanym makaronem w bierki. Dziękuję Państwu za uwagę. Profesor Andrzej Frydrychowski, jeszcze raz wielkie brawa. Profesorze, dziękuję. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.